Coraz większa aktywność pracowników na portalach społecznościowych wiąże się często z ryzykiem utraty reputacji firmy. Dobre imię jest czynnikiem, który w dużej mierze decyduje o sukcesie rynkowym danej organizacji. Niepożądane zachowanie pracowników może więc bezpośrednio przełożyć się na straty finansowe firmy, zaś sami pracownicy mogą ponieść surowe kary. Taka aktywność, która te dobra chronione narusza, jeżeli mam do czynienia z takim przypadkiem, to możemy mówić o kilku rodzajach sankcji, począwszy od kar porządkowych przez zwolnienie pracownika, czy to za wypowiedzeniem, czy nawet bez wypowiedzenia w szczególnych przypadkach, bądź też możemy mówić o sankcjach cywilnoprawnych, czyli o poniesieniu przez pracownika odpowiedzialności odszkodowawczej w sytuacji, kiedy jego zachowanie wyrządzi pracodawcy szkodę, czy też o odpowiedzialności za krzywdę bądź za naruszenie dobra osobistego pracodawcy, jeżeli taka aktywność internetowa spowoduje dla pracodawcy uszczerbek o charakterze niemajątkowym. Negatywne opinie, kontrowersyjne zachowania czy nieodpowiednie zdjęcia umieszczone przez pracowników na portalach społecznościowych mogą mieć konsekwencje także w sferze prawnej, która szczegółowo reguluje kodeks pracy zobowiązujący pracowników do dbania o dobre imię swojego zakładu pracy. Ja bym przede wszystkim zwrócił uwagę na zagrożenie dobrego imienia i reputacji pracodawcy poprzez właśnie niepochlebne, delikatnie rzecz ujmując, komentarze czy właśnie opinie pracowników na temat pracodawcy, opinie anonimowe bądź opatrzone danymi identyfikującymi pracownika. To jest jedno z zagrożeń, a inne zagrożenie to kwestia naruszeń praw do programów, czy licencji do korzystania z programów w sytuacji, kiedy pracownicy korzystają z sprzętu komputerowego i z software'u w sposób te licencje naruszający, czyli po prostu korzystają z programów bez licencji albo naruszają warunki licencji. Z badań przeprowadzonych przez firmę Deloitte, sieci społecznościowe, a ryzyko reputacyjne w miejscu pracy, wynika, że aż 60% pracodawców uważa, że ma prawo wiedzieć, co i jak piszą pracownicy o sobie i o firmie w sieci. Prawie tyle samo, bo 53% pracowników twierdzi, że ich szefów nie powinno to interesować. Tak duży odsetek pracowników nie liczących się ze zdaniem szefa jest alarmujący. Jakie środki prawne i organizacyjne powinni wykorzystać pracodawcy, by zminimalizować ryzyko utraty dobrego wizerunku? Należy ustalić zasady korzystania zarówno ze sprzętu komputerowego, jak i z programów, no i ustalić zasady i zwrócić pracownikom uwagę na to, że pracodawca chroni pewne dobra, takie jak właśnie licencje tych programów, takie jak informacje, które są przechowywane na przykład na sprzęcie komputerowym, zapisane na dyskach, jak również zwróć pracownikom uwagę, że takie wartości jak reputacja firmy, jej dobre imię, wizerunek są wartościami o szczególnym znaczeniu i mieszczą się w kategorii ogólnego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy, które pracownicy powinni chronić nie tylko w obrębie firmy i murów, ale również poza tym obrębem, w taki sposób zachowując się, będąc aktywnym w internecie, żeby tych wartości nie naruszać, żeby nie powodować wobec nich uszczerbku.